Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się oczywiście w grze Gordon Quest. A więc tak, dzisiaj wyruszamy już poza mury miejskie ku przygodzie, ku zwycięstwu i w ogóle, więc tak, eksploracja. Jeden zasób, mamy ich 30. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. I co my tu mamy? Drzewo, dęce, jedną sztukę zapasów, skrzynia medyczna i Alfons, który trafił się z nieciekawą mocą, bo nie jest aż taka dobra, ale dobra. Tam w sumie aż tak przydatna, więc zacznijmy od tego sobie spokojnie. Idziemy. Dostaliśmy zapasy z powrotem, rzadkie kryształy, z których nie wiem, czy nawet skorzystam. Tutaj dostajemy tym razem miksturkę lecznicza, zdecydowanie przyjemny przedmiocik. I do Alfonsa. Spokojnie, wszystko sprawdzone. Okolica jest wolna od pułapek i to tyle. Nic więcej do zrobienia nie zostało. Więc tak, teraz ruszamy dalej na walkę poziomu 7. Która chyba nie będzie zbyt ciężka, jak tak myślę. Dobra, są jakieś pola statyczne, nawet nie wiem, gdzie mają, ale dwa nietoperze, trzy wilki. Easy powinno być. Jakoś sobie dam radę, ale dobra. Póki co się tym nie przejmujmy i po prostu naprawdę ogarnijmy, co trzeba, jak trzeba. I tak, dobra. O, co tutaj jest? Wilk będzie robił wszystko. Tak, wszystko zostało pole. Kiepsko, kiepsko. Lepiej byłoby, gdybyśmy byli bardziej rozmieszczeni, ale dobra. Oni, dwa osłabienia. I dwa osłabienia, dobra, nie jest tak źle. Okej. Siedem osłony i sześć obrażeń w nią. Czyli teraz, czy nasza towarzyszka będzie miała jak się zablokować, więc nie ma co się przejmować i okej. W takim wypadku zajmijmy się tym tutaj. Oj, mało brakuje, abyśmy dobili wilka. Niestety. Proszę, czy tutaj coś się zmienia? Nie, dobiera kartę. Aba nawet nie musi się bronić. Po prostu ten wilk prawdopodobnie padnie, zanim cokolwiek zdąży zrobić. Więc tak. 22 akurat ta ulepszona się trafiła. Nie będę ryzykował. Zarzucimy od razu to. Dobrze. On już padnie sam z siebie, ten nietoperek. Tam jeszcze nie chce wchodzić. Może być różnie. I dobra, pora osłabić oba wilki. Żebym tam tego już wykończył w sumie, więc. No, pozostał nam jeden wilk tak naprawdę z wrogów. A, dostał 11 szoku. I to tylko dlatego, że stał w polu statecznym, którego nie zauważyłem. No niedobrze, niedobrze. A, w takim wypadku mamy tutaj 7 obrażeń, tutaj mamy 12, czym 7, 12 wrażliwości, więc tak, tak. No, nie jakoś się to udało. W sumie to jest najgorsze. Nasz towarzysz po raz pierwszy będzie ranny przez moją nieuwagę. Chociaż, może niekoniecznie. Oj, miejmy nadzieję, że jednak nie. Fajnie by było, gdyby... No, było szybsze, ale nie, nie jest. Więc tak, przez moją nieuwagę po raz pierwszy on zostanie ranny. Smutne to. Ale dobra. Jednocześnie pokazuje, że jednak on nie jest nietykalny ani nic, więc tak. Pocieszające częściowo. I co my tu mamy? Cios roztrzaskujący, jeden punkt obrażeń od ataku wręcz. Chyba nawet lepszy niż to, co miała do tej pory nasza towarzyszka. Więc... A nie, jeden punkt, ty miała dwa, o, to nie wiem. Ale dobra, przyjmujmy się tym. Zamiast tego siatka umiejętności, co tu mieliśmy? Koszenie dwa. To jest w sumie dobre. Tutaj też tworzy kołże krwi, ale nadal nie mamy jak ją wykorzystać. Więc nie wiem, czy to jest aż takie dobre, czyli opanowanie umiejętności. Zobaczymy, co to w ogóle powoduje. A na przykładzie tego. Zagranie tej karty usuwasz celowy efekt pozytywny. Skalowanie i statystyki wzrastają o 35%. Super. Czyli opanowanie to są takie jakieś super moce. Tutaj możemy, teraz może obierać dowolną jednostkę. Po zagraniu tej karty usuwa efekt pozytywny, co nie. Ale dobra, już chyba rozumiem. Tutaj skalowanie.
A tutaj efekty nakładają się pomimo słony. Nie ma co niczego takiego wielkiego, wspaniałego. Dobra. W takim wypadku, czy tutaj coś można? O nie, nie. Nie widzę tu niczego takiego wartego uwagi aż tak bardzo. Powiedzmy, że tak. Ze wszystkich rzeczy może najlepiej po prostu wzmocnić to. Chociaż z drugiej strony tutaj to zwiększa tylko dwa. Teraz mam 100% modyfikatora, a tutaj 12 plus 5 100% modyfikatora. O. Aj, trochę to dziwne. Nie wiem, nie wiem. Nie wydaje mi się to aż takie dobre póki co. Oj, kiepska. Kiepska. Z tej strony, jeśli tutaj bym to zarzucił na dowolne pole. Dobra, dobra. Hemofilia na dowolne pole jest w sumie idealna. W sumie to definitywnie jest najlepszy efekt, jaki mogłem póki co sobie zaoferować, więc tak. A, i co to? Kolejna siatka? Już? Wow, szybko. A tutaj mamy zły urok, tutaj natomiast mamy krwawą magię. Jakieś tam inne rzeczy. Nie ma może jakichś wielkich statystyk, chociaż to chyba nigdzie nie ma, więc weźmiemy tutaj i krwawa magia. Od razu będziemy mogli wziąć krwawą magię dwójkę, co da nam. Jak tak patrzę, wywołuję 7 punktów pewnie u siebie sojuszników. Nieodłączność. O. I tak. Jestem czego tak, nic takiego wielkiego. Fajne efekty nawet. Tutaj otrzymujesz 3 punkty życia za każde 2 punkty krwawienia, które otrzymujesz. Krwawienie 0. Czyli mogę się rozkrwawiać, żeby się leczyć. Okej, okay, okej, okay, dobra, fajne. Obejmuję sojuszników skrojenia, będąc pod twoim sojusznikiem 32 punkty trafień krytycznych. Potężne efekty. To byłoby idealne, szczerze. Nie mam dużo statystyki zielonej, ale no, super prosty efekt, tak. Więc zdecydowanie o tym pomyślę. I jeszcze w sumie, póki pamiętam, to jej też to trzeba dać. Chyba ze wszystkich rzeczy tutaj mógłbym świętego wojownika albo statystyki. Statystyki od 2 czy święty wojownik. Święty wojownik co posiadał? Czerwone rzeczy. Dobra. Może udałoby się znaleźć coś ciekawego, co pozwala... jak to się nazywa? Jakieś tam super efekty wywoływać, ale... Póki co weźmiemy i co? Zwiększając jeszcze bardziej skuteczność niebieskich statystyk. I dobra, i teraz możemy ruszać dalej, więc nawet nie będę czekał. Po prostu do boju i tyle w sumie. No i tak. Zaczynając od dalekiego ataku. W sumie nie mam tak co. Na co? O. 8 w nią, 8 we mnie. 7 w niego. Tutaj 7 w nią i 7 w nią. Czyli ona łącznie otrzymuje niedobrze, bo aż. Wow. Aż chyba 22 obrażenia, jeśli się nie mylę. To jest 14. Tak, 22. Ciężko będzie się przed tym obronić, ale no, jakoś musimy. W takim też wypadku. Czy nie byłoby po prostu się pozbyć tych, którzy atakują, ale nie. Muszę tutaj zrobić coś inne rzeczy. Więc powiedzmy najpierw tak. Opłaciło się. Przynajmniej się jednego już można pozbyć szybko. No, a teraz reszta naszych towarzyszy już powinna sobie poradzić z niektórymi wrogami. Okej, okay. We mnie. A czy mam się wybronić? Tak. To nie będzie problemem. Gorzej tylko, że tak. A jeśli to zrobię, to wtedy... Wtedy powiedzmy sobie szczerze, nie będę mógł użyć takiego komba, ale tak. Nie przejmujmy się tym, więc teraz... A ten bije za 8, to tak. I jak to działało? Powiedzmy, że jeszcze zrobię coś takiego. Nie było to aż tak potrzebne, jestem tego świadom, ale...
ten sposób już zostało ich tylko 14 do obrony. A takie coś to jest jednak łatwizna. W sumie chyba nawet 14 nie będzie konieczna. Bo tak, w tym momencie. To. I teraz dobrze. Okej. Czy damy radę się go pozbyć? Chyba tak. No idealnie. Więc no. Nawet aż tak dużo trzeba było się przejmować tym wszystkim. Jej, no. Otrzymuję obrażenia, zablokował się. Ta, Mawiara mnie chroni. Wspaniałe teksty, po prostu godne kapłanki, którą w sumie ona jest. Albo jakiegoś paladyna. I tak, teraz wieżyczka. Wieżyczka tutaj. My tak nic więcej nie zrobimy, co... Tym się nie trzeba przejmować, w niego lepiej. Dokładnie. Okej. Znowu 8 we mnie, tutaj 7 w nią. Czy ona ma jakieś blokady? Ma blokady. Ja też mam blokadę, ale powiedzmy, że nie potrzebuję jej aż tak bardzo. Tego. No, teraz coś takiego. Po prostu po problemie. Najwięcej niestety nic nie zrobię przez lokację, na której się znajduję, ale tak, tutaj to. Chociaż trzeba na pewno. Najpierw cios. Teraz to. No i niestety jeszcze nie wykończę, chociaż. Wieżyczka, dobra. Wieżyczka już dokończy robotę, więc nie ma co się przejmować. Dziękuję bardzo, zwycięstwo. I w sumie poza tą jedną bitwą, gdzie no. Przez własną głupotę straciłem 11 punktów życia. Czyli to tam było, to wydaje się, że wszystko w porządku. Ale dobra, idziemy na kolejną walkę. Trudne tereny. Pola statyczne chyba są znowu. Ciekawe, okej, czyli... On na pewno musi się przesunąć o jeden. I... O nie, zamiary są ukryte. Niedobrze. Ty musisz się poruszyć niestety. Idealnie. I teraz tak. Tutaj idzie w nią, więc nie problem. W ciebie idzie 9. Co oznacza, że byśmy musieli się bronić całkowicie. Albo byśmy musieli tego gościa wyeliminować też całkowicie i tyle. Który jest bardziej prawdopodobny. Dobra. Powiedzmy, że łatwiej byłoby się chyba pozbyć gościa. Więc tak, pozbędziemy się, nie przejmując obroną. Ona niestety musi tu stanąć. Zamiary się mam gdzie nie zmieniły jakoś szczególnie, no na szczęście nie. Więc tak, dostałaby 16 obrażeń, jednak powiedzmy, że nie zgadzam się na 16. Więc tak, ty uderzymy. A, znowu nie takie leczenie, jakie jest potrzebne. Dorzucimy obronę i tak na wszelki wielki. No i pomału można dokończyć robotę, zaczynając od tego, oczywiście. A szkoda, że dwa razy. Ale tak. No lepszy niż nic. A i właśnie, na 4 punkty. Ciągle o tym zapominam. A sam ostatnio mu to dałem. I teraz tak. Żeby było lepiej. Tak. Udało się wykończyć. On przeżyje, tak przeżyje, ale dobra. Dobijmy. Tego. No i tak, kudo, znowu w pełni mocy. Nic za nic ująć. On po prostu pokazuje tutaj swoje piękno, mocy i w ogóle wszystko, co tam może. Więc tak, teraz jedziesz tu. Tal. I kolejne zwycięstwo. No. Co my tu mamy? No, uznanie niepotrzebne, jakieś buafa. Nic. Nic wartego uwagi. Dobra, dobra. W takim wypadku nasz towarzysz tutaj powinien zostać. Ha. Tego co widzę, najlepszym wyborem byłoby pójście w dwa razy statystyki. Albo w te wszystkie efekty, więc tak, punkt statystyki 1. I powiedzmy, że o 1 najpierw większą siłę. Zręcznie za to zarzucimy 2. Będzie dobrze. Tak. No i odpoczynek. Pierwszy raz obóz. Nie wiem, jak to ma działać, ale no, zobaczymy. Okej.
Okej, okay, więcej o obozowaniu. Zobaczymy teraz. Obozowanie daje ci chwilę wytchnienia, by się wyleczyć i przygotować na dalszą podróż. Obóz można rozbić na oczyszczonym węźle, korzystając z przycisku obozu widoku mapy. Rozbicie obozu kosztuje 2 punkty zapasów. Domyślnie obozowanie trwa 4 godziny, natomiast obozowanie na węźle obozu trwa 12 godzin, zapewniając ci dodatkowy czas na wykonanie większej liczby akcji. Zaplanuj, co zamierzasz zrobić w obozie. Każda akcja trwa określony czas lub kosztuje pewną ilość zasobów. Zwykle trzeba je też przydzielić co najmniej jednemu wolnemu bohaterowi. Nie do końca rozumiem, ale dobra. Każdy bohater wnosi też do obozu unikalny zestaw zdolności. Eksperymentuj z kombinacjami bohaterów. Gdy skończy czas, wrócisz do swojej przygody. I to jest przykład. Każdy bohater ma 2 unikalne zdolności obozowe, do których użycia może potrzebować zapasów. Korzystanie z tych zdolności doda wyświetlaną kartę akcji do twojej ręki. Dobierz kartę, spraw, by minęła godzina. Okej, okay, możesz otrzymać więcej akcji, wykorzystując zapasy, by dobrać kartę, lub pozwalając na upłynięcie jednej godziny. Co więcej, godziny upłynie automatycznie, jeśli wszyscy bohaterowie będą zajęci jakąś akcją. Okej. Okay. Okej, wszystko zrozumiałe. Co my tu mamy konkretnie? 2 zapasy dające grill, czyli przygotuj smaczny posiłek. Znajdujesz losowe materiały do wytwarzania, zbieranie za jeden los, albo nastrojenie. W następnych 2 bitwach otrzymujesz efekt pozytywny zapewniający każdej turze następującej liczby trafień krytycznych. 6 plus 4 na poziom postaci na 4, okej. Okay. Ciekawe rzeczy. Co tu mamy jeszcze? Nauka pamięciowa. Bohater zwiększa rangę umiejętności o 1, otrzymujesz 3 punkty wyczerpania. Zbieractwo. Dodaj 1 trzeszczki zapasów, tak dalej. Stawień na metu. Nie wiem, rozumiem do końca, o co chodzi. Ale powiedz. Dobra. Tutaj mamy też... Nie, rytuał oczyszczający. Usuwa wszystkie trwałe efekty negatywne, których doświadczyła drużyna. Szybkie zdrowienie. Odzyskujesz punkty życia o wartości 25% maksymalnych punktów. Zamiast fuzję tracisz... O! Okej, okay, fajne tego zdolności. Szczerze mówiąc... Od razu to robimy. A jeśli chodzi o nią, pierwsza pomoc... Nie. Nie potrzeba. Nie trzeba tego wszystkiego. Panie. Powiedzmy, że może. Okej. Okay. Nauka pamięciowa mogłaby być fajna, tylko nie wiem, czy to jest trwałe, czy jak, więc... Karta akcji specjalnej, która jest podsyć ogień. Powiedzmy, że u niej dobierzemy. Później to wszystko. Nie wiem, po co w sumie, ale tak. Stawić namiot, nie wiem. To nie jest nic takiego złego, jak rzucę na los. I okej, okay. Rzadki kryształ, super, kula wróżbity. Pozwala ona zintensyfikować przedmiot, co może wzmocnić go w nieprzewidywalny sposób. Okej. Okay. Najście upieszcy. Zagraj na bohatera będącego celem, by usunąć te karty. Jeśli nie zagrasz tej karty do końca tury, odrzucasz i tracisz od 3 do 5 zapasów. Okej, okay, czyli takie jakieś nieprzyjemne. Dobra, niech dostanie wyczerpanie, ale zwiększam rangę. A z tych wszystkich rzeczy to powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że on to zrobi. Nie wiem, czym jest ciepły posiłek, ale niech ona to spróbuje zrobić. I tak, ciepły posiłek, okej. Okay. Okej, okay, czyli ciepły posiłek zmienia się w zimny posiłek. To niech ona sobie po prostu skorzysta. Nie spodziewałem się tego, ale... No nie jest aż tak źle. I... Dobra, coś tu jeszcze mam takiego do zrobienia. Powiedzmy, że postawimy namiot, cokolwiek to może oznaczać.
niech mija godzina i teraz tak, zyskujesz max życia na godzinę, usuwa 3 punkty wyczerpane na godzinę. Okej, fajne. Warto było. Tutaj jeszcze, dobra, co, ciepłego posiłku nie ma co robić jemu. No i tu jeszcze jedno takie, bo po czemu nie w sumie. Może się przydać, ciepły posiłek, tak. Trzeba coś jeszcze robić, chyba nie. Jeszcze godzina, super. Teraz podstawowe właściwości karty możemy jakieś ulepszyć. No, co tu dużo mówić. Ulepszenie tego jest bardzo fajne, więc tak. I z tego co rozumiem, tutaj jest sposób na ulepszenie tego na stałe, więc no. Coś jeszcze tutaj mam do zrobienia? W sumie czy nie? O, jak tak myślę. O, fajne. No dobra, punkt losu i stań na czatach. A, nie rozumiem te całe karty najścia, ale dobra. Nie przejmujmy się tym wszystkim. Po prostu niech minie godzina. Kolejna specjalna jakaś zdolność. Bierz, niech mija godzina. Nie potrzebuję tego. I czas niech już się kończy. Ura. Wszyscy są w pełni zdrowi. Co prawda kosztowało to dużo zapasów, ale niech będzie, że tak. I teraz tak, miejsce zdania. Uruchom punkt orientacyjny, by zapewnić sobie dostęp do tego regionu. Na wrzodowiskach mnóstwo jest przestępców, a ostatnio również sekciarzy. No to idziemy. O, punkt orientacyjny jest tuż przed nami. Powinien pozwolić nam szybko przenosić się do garnizonu. Udało ci się uruchomić punkt orientacyjny. Kliknij przycisk użyj punktu, by teleportować z powrotem do garnizonu. Okej. No. Dawne nekropole, garnizon, bramy srebrnej twierdzy. Okej, garnizon. I proszę, od razu jesteśmy. Fajne. Fajne. No więc dobra. Pora porozmawiać i zobaczyć, czy dobrze się spisaliśmy. Sprzężono punkt orientacyjny dawnej Akropolis, tym w garnizonie. Od teraz możesz szybko podróżować między tymi obszarami. Jeśli chodzi o miejsce, gdzie przebywa pan Szczelny, w nekropolii jest wiele katakumb, w których może się kryć. Linie energetyczne łączą się na tym obszarze, ale nasze mapy są za mało szczegółowe. Niestety trzeba będzie działać metodą prób i błędów. Na to wygląda. Musisz zbadać każdą z trzech krypt na tym obszarze, by znaleźć kryjówkę pana Szczelny. I... Marko. No i się pojawił ten cały tajemniczy Marko, dla którego żetona mamy. O, to wy jesteście bohaterami, którzy obronili srebrną twierdzę i pomogliście mi uratować mój biznes. Miło was poznać, nazywam się Marko. Jestem tylko skromnym handlarzem. Możecie sobie wyobrazić, że miniony tydzień nie był najprzyjemniejszym czasem w tym miejscu. Zmieniając temat, sprzedaję różnorodne towary, które mogą się przydać poszukiwaczom przygód. Chętnie dobiję targu, jeśli cena będzie się zgadzać. Niech to będzie początek korzystnej znajomości. I zobaczmy, co można kupić. Legendarne żetony te całe i jakieś super przedmioty. No dobra. Czyli wygląda na to, że w końcu już mamy tajemnicę rozwiązaną. I patrzcie, księga zmiany. Punkt zmiany nie wiem, czym jest, ale może być ciekawe. To jakieś legendarne buty. Wydają się fajne. Jeden siły i jeszcze jakieś... O, jakieś super rzeczy. Ale przyzwane jednostki to raczej nie dla mnie. Fajna rzecz naprawdę, jeśli o to wszystko chodzi, ale no... Patrzcie, jakie to jest drogie. Nie wiem, czy będziemy w stanie kiedyś sobie na to pozwolić tak całkowicie. Ale tak. Póki co możemy i jest jeszcze opcja sprzedaj. Gdzie możemy mu chyba wszystko posprzedawać. Oraz hazard, gdzie... Za te tokeny możemy brać jakiś losowy legendarny pancerz, losowe rękawice, losowa czerwona runa. Okej. A bo dobierz ponownie z 25 monet. Okej. I nie jest to może najlepsze, ale jedna czerwona runa za jedną rzeczą. Zobaczymy i dostaliśmy na pamięci. Nie mogło być gorzej. Dobra, przynajmniej już wiem, jak to działa. I w takim wypadku... Pogoń za panem Szczeliny. Zalecam zdanie na poziom 11. Co jest ciekawe, bo niedawno mieliśmy na 15. Więc tak, teleportujemy się i... O. Jakiś nowy węzeł.
4 sztuki zapasów, 4 dni, a trochę dużo zmarnujemy, ale muszę po prostu, muszę pójść to zobaczyć. O, proszę. Mhm. Trafiasz na łowcę w dziczy. Opowiedz ci historię o swoich ekspedycjach powietrznych na wypaczone bestie i dzieli się kilkoma stosownymi metodami łowieckimi. Zapytaj go o stosowane pułapki, o wskazówki dotyczące ucznictwa. Oj, wiecie co, to raczej on powinien to mieć. I dotyczące ucznictwa. Tak, dobrze, że to wybrałem w ten sposób. Mhm. O. Okej. Okay. Ciekawe trochę, że obrażenia wyliczane są na podstawie 50% odporności celu. Ale dobra. Bierzemy to. Zdecydowanie warto było to wziąć. Co prawda jest niebieskie. Ale trzeba na pewno... a może... Może to? Dobra, skrytka na strzał też może być. Więc jej, fajna jakaś rzecz. Eksploracja, jakaś super walka. Zabójcza potyczka. I wiecie co? Na tym zakończymy dzisiejszy epizod. Na takiej właśnie wielkiej walce. Bo też nie ma właśnie co przedłużać z długością. No. On musi się przesunąć, więc znowu będzie tylko jeden punkt miał. Chyba, że... W ten sposób to zrobimy. Na niego, oczywiście 10 na niego i na niego. 20 na niego, nie, to niełatwo będzie się tego pozbyć. I jeszcze on jest szybszy od Kudo. Oj, niedobrze. W przypadku tyle by było z mojej nadziei na wszystko, więc... Który to był? A, ten. Dobra, czyli tym... Trzeba będzie się przejmować, ale jeszcze nie teraz. Najpierw trzeba tego wyeliminować. Przy pomocy Kudo. Można bez jego pomocy. Dobra, bez jego pomocy damy radę. Chyba. Tak, bez jego pomocy damy radę, więc nie będzie jeszcze tak źle. I okej, okay, mogę się tu przesunąć. Sprawdzę, tylko czy dam radę? Nie. Przed tego uderzenia nie zrobimy. Więc powiedzmy, że tak, na tym zakończymy turę. I tak, no niestety trzeba będzie. No ale teraz już nasz mistrz po prostu ma do czynienia z walką, więc tak. Podnieś, podnieś. I nie ma czym się przejmować. I tak to wygramy. Więc... Dawaj, Bertram, czyń honory po prostu. No, GG. Udało się. No to nawet szybciej niż myślałem, więc może? Może coś jeszcze bym z tego wyciągnął. Pasek z jednym punktem inteligencji. Tutaj mamy wyzwaniach opartych na inteligencję. Ha. Dobra. A dobra, ma plus 5. Nareszcie nasze postacie pomału się rozkręcają. Fajnie. I dobra, w takim wypadku jeszcze może eksploracja. Trochę dużo zapasów na tym będziemy marnować, ale warto spróbować, co tu mamy. Popłynę na niedźwiedzie. Zmiana skrzynia, okej. Okay. Tu jest jakiś punkt obserwacyjny. Powiedzmy, że weźmiemy skrzynię. Mam tutaj włócznie. Dwuręczny przedmiot plus 2 do ataku. Nie jest aż tak dobrze. Handlarz runami. Mhm. Nie jest może aż tak. Pójdziemy tutaj, zobaczymy co tam jest. I tutaj tak, grzęzawisko. Warsztat kłodziejski. Weź te skini. Dobra. Zobaczymy co tam będzie, jak tam wejdziemy. A, mamy kolejne po prostu opcje. Tutaj będzie nas gonił tamten wróg, więc tak.
Aha. Co ciekawe, wygląda jakby się po prostu wyłączył nagle. Dobra, nie będę tam zbyt dużo męczył czasu, ani nic. No i cóż. Idziemy w takim razie jeszcze do krypty. Miałem kończyć wcześniej, ale... Jak widać, wszystko za szybko poszło, więc nie ma jak. I teraz co tu mamy? Pogłębię za panem szczeliny jakoś takie zadanie. I inne rzeczy. Dobra, zacznijmy od tego. Od walki. Bo ja jednak lubię walczyć. I ta Wendigo. No i dwa Wendigo i pajączek. Czemu zawsze to musi być w ten sposób? Dobra, nie przejmujmy się jednak tym wszystkim. Jeden punkt, więc nie ma co naciągnięcia łuku marnować, tak? I teraz tutaj mamy dwa punkty czerpania, czyli się tego użyję, będę mógł jeszcze zrobić przykładowo to, żeby się go pozbyć. Trochę marnotrawstwo, więc użyję smite'a. Nie. Ale dobra, pozbyliśmy się pierwszego Wendigo. Tutaj mogę zarzucić teraz to. Nie zaporę, widły. No więc może nawet tutaj. Woda się nie ruszy, bo no, Wendigo nie można ruszyć, ale tak. Zrobiłem co mogę, pajączek nawrzeszczy. I wieżyczka dobiła wszystko. No widzicie, jak to szybko przemyka przechodzi. Tak, jest dobrze. Tutaj nic nie ma. Eksploracja i zobaczymy jeszcze, co tam jest. Tak będzie w sumie chyba najlepiej. I tutaj wędrujący kupczyk. Urny. Okej. Idziemy po urny. Dobra. Super. I teraz tak. Zacznijmy o to, więc chyba marnotrawstwo, ale ja chcę. I tak. Martwy poszukiwacz przygód, tak. Oczywiście, że nic nie znaleziono i... No i pier. Niestety nic z tego nie będzie, ale wiecie, najważniejsze, że coś mamy. I tak, udało się znaleźć w okolicy. A nie, jeszcze jest jedno. To jak miło. Jak miło po prostu. Akurat udało się złapać dużo efektów. W beczkach było złoto. Tutaj standardowo możemy kupić różne rzeczy. Tani żetonik. Max zapasów, no i widzicie, jedna interakcja i już jest spokój. O, i tutaj też możemy hazardować. Co ciekawe. Ale nie. Nie. Nie potrzebuję teraz tego. Jeśli ktoś się napotoczy, zmylą go moje fałszywe tropy. I super, i kolejny punkt dzięki temu. Teraz do Alfonsa możemy zajść, to pójdziemy. Spokojnie, wszystko sprawdzone, okolica jest wolna od pułapek. I stąd możemy pójść prawie tam. Może gdybym trochę rozsądniej to ustawił, to by się udało, tak to trudno, ale no, jak widać, mnóstwo efektów się udało, więc jej, hura. No i pogoń za panem szczeliny, na której może już zakończymy wszystko. Docierasz do schodów prowadzących do dolnych krypt. Czujesz znajomy chłód i przerażenie. Pan szczeliny na pewno tu jest. Drogę naprzód zdaje się zagradzać ci zwiewna cienista bariera. Czarny klejnot wnosi się na środku przejścia. Drży od niestabilnej energii. Gdy się do niego zbliżasz, mazną ci kończyny. Słyszysz w głowie ciężar krzyku setek ludzi i musisz się cofnąć. Na razie przejście dalej jest niemożliwe. Może Wyn będzie miał na to jakiś pomysł. No, może to sprawdzić, bo wygląda na to, że już udało się za pierwszym razem trafić. Okej. Okay. Czyli się udało, dobra. Bariera zbudowana z cieni, której nie da się złamać, to brzmi jak nekromancja. Innymi słowy, heretycka magia. Nasze kroniki przekazują, że Vanai opracowywali zaklęcia napędzane mocą bólu i rytuałów ofiarnych. Mamy szczęście, że ta spromiona krwią wiedza magiczna zniknęła wraz z Vanai. Niestety tam, gdzie prawo przestaje obowiązywać, niektórzy maczają palce w tym szaleństwie. Nie boją się prześladowania czy zabójczych skutków eksperymentowania z czymś, czego nie rozumieją. Sekciarze, z którymi zdarzyło ci się walczyć, działają na rzecz realizacji celów pana szczeliny. To pewne, jeśli ich znajdziemy, doprowadzą nas bliżej do samego pana szczeliny.
Ten czarny klejnot na barierze to prawdopodobnie obsydian. Ten reagent utrzymuje działanie bariery. Jeśli znajdziesz więcej takich klejnotów, możemy wykorzystać ich właściwości, by zneutralizować barierę. Jedyną osobą, która może wiedzieć, skąd wziąć więcej klejnotów, jest handlarz Marco. Ej, hello, Marco. Obsydian? Tak, teraz sobie przypominam. Kilka miesięcy temu zaatakowano dwie z moich karawan zmierzających do Srebrnej Twierdzy. Kierujący nimi uszli z życiem, ale towary skradziono. Za pierwszym razem karawana jechała przez mroczny las, drugą napadnięto na grzesowiskach. Myślę, że te dwa obszary mogą być niezłym miejscem, by zacząć szukać obsydianu. A mnie też ucieszy, kiedy te rzeźmieszki staną przed obliczem sprawiedliwości. Jeszcze tutaj. Do niego? Dobra. Mroczny las jest na zachód stąd, a grzesowiska położone są na południu. Znaczę ci na mapie najszybszą trasę do punktów orientacyjnych w tych regionach. Od kilku miesięcy zwierzęta w mrocznym lesie zachowuje się dużo agresywniej niż zwykle. Atakują patrole i cywilów na farmach. Z kolei na wrzosowiskach zdarzają się coraz częściej porwania i zabójstwa. Podejrzewam, że trzymają się za tym sekciarze, ale to duży teren. A ja ledwie mam dość ludzi, by zadbać o miasto. Nie zwlekajcie, bezpiecznej drogi. Okej, okay, dobra. No więc w takim wypadku, chyba takim wątkiem, możemy zakończyć dzisiejszy epizod. I cóż, no. Zrobiliśmy więcej niż się spodziewam, że się uda. I proszę, tutaj 13, 17, coś mówi, że trochę zbyt mocno szarżujemy. Ale dobra, w takim wypadku następne spotkanie będzie już na wrzosowiskach. A póki co to by było tyle, więc dziękuję wam bardzo, no i do zobaczenia już za 2 dni w kolejnym epizodzie, więc trzymajcie się i hej, hej!